są wypowce. Po co to się robi? Dla podrywu 41%, żeby zwrócić na siebie uwagę. 37% to są żartownisie. Ci, którzy uważają, że to jest świetny żart, wysłać czyjeś półnagie zdjęcie. Bardzo śmieszne, tak? Dalej. Flirt z byłym partnerem. Pokazanie byłemu partnerowi, jak bardzo zmieniło się w życiu, tak? Jak się teraz wygląda. Pewnie lepiej niż poprzednio, więc można się w ten sposób byłemu partnerowi pochwalić, co stracił, tak? 10% na własną prośbę i uwaga, 5% osób wysyłało, żeby komuś dokuczyć. W filmie też zobaczycie ten właśnie motyw, żeby komuś dokuczyć. Co się okazuje, że 14% dziewcząt sama, własnoręcznie, z własnej inicjatywy takie zdjęcia wysyła. Sama wysyła wiadomości sextingowe, czyli promuje się, mówiąc potocznie, tak, promuje się w sieci sama. Co to oznacza? Zwykle 73% takich zdjęć trafia do byłych partnerów, 28% do osób znajomych, ale 12% osób, tych dziewcząt, wysyła zdjęcia do osób obcych. I tu jest duże ryzyko niebezpieczeństwa. Raz wysłane półnagie zdjęcie czy nagie zdjęcie do kogoś ze znajomych, do rodziny, lub też byłego chłopaka, aktualnego chłopaka, albo do jakiejś innej osoby obcej, przecież nie znika. Jeżeli zrobicie karierę polityczną, nigdy nie wiecie, że takie, czy takie zdjęcie akurat wtedy nie wypłynie. W Ameryce pogrzebałoby waszą karierę polityczną. W Polsce na razie nie. Na razie nie, ale jeszcze tego nie wiadomo. Po co się umieszcza wiadomości sextingowe samemu? Dla flirtu, żeby kogoś poderwać, zwrócić uwagę, albo wykonuje się polecenie innej osoby na prośbę innej osoby. I teraz przejdziemy do filmu. Na pierwszym naszym wspólnym wysiadowaniu o cyberprzemocy, wtedy mówiłam o sprawcach cyberprzemocy, którzy są osobami obcymi. Dzisiaj dla tych, którzy są po raz drugi, żeby nie byli zawiedzeni, opowiem trochę o czymś innym, o tym, że sprawcami cyberprzemocy przy okrutnych naszych przeżyciach, przy okrutnych naszych sytuacjach możemy być albo my sami, albo tak zwani nasi bardzo dobrzy znajomi, osoby dla nas bliskie. Zaproszę też Państwa do obejrzenia fragmentu filmu z platformy Fundacji Dzieci Niczyje, która dzisiaj nazywa się Fundacja Dajemy Dzieciom Szansę. Ale w związku z tym, że mieliśmy taki blok filmowy, to najpierw może zaczniemy od teorii, od przykładów, a uwieńczymy historią, która zdarzyła się naprawdę, ale myślę, że będzie bardziej wiarygodna niż obejrzycie, jeżeli sami obejrzycie tą historię, niż ja miałabym o niej opowiadać. Zaplątani w sieci. Film przełożymy na koniec, natomiast to, co chciałabym, żebyśmy pamiętali o cyberprzemocy, to to, że my nawet teraz, siedząc tu, funkcjonujemy w wielu różnych rzeczywistościach. Jesteśmy tu i teraz, ale jednocześnie jesteśmy na Facebooku. Jednocześnie ci, którzy się mocno nudzą, pewnie grają jakąś grę, albo sobie czatują, albo piszą sobie SMS-y do znajomych, tak? Jesteśmy w tych wszystkich wymiarach jednocześnie. Co z tego wynika? To, że jednocześnie możemy doświadczać różnych form przemocy. Tej tu i teraz, ale również tej przemocy w sieci. Kolejna istotna rzecz to jest to, że praktycznie nic nas nie chroni, jeżeli nie mamy świadomości, przed tym, że możemy stać się ofiarami tej cyberprzemocy. Ofiarą może być każdy, bez względu na wiek, bez względu na umiejętności, bez względu na to, jakie mamy preferencje, zainteresowania czy potrzeby. Mamy też poczucie tego, że to, co dzieje się w sieci, to jest takie może nie do końca poważne i nierealne, ale pewnie jak sami zobaczycie po kilku moich przykładach z pracy zawodowej, zobaczycie, że to są nawet poważniejsze czasami problemy niż taka sprzeczka i obrzucenie kogoś wyzwiskami w realu. Że obrzucenie kogoś wyzwiskami w sieci zwykle przenosi się i o tym wie również szersza grupa osób niż tylko ten zainteresowany. Poza tym
Często bywało tak, że dorośli bagatelizowali skargi albo zgłoszenia młodych ludzi, że dzieje się im przemoc w sieci, uważając, że praktycznie, no co tam z internetu może złego dla dzieciaka być, bagatelizowali problem nagrania jakiegoś obciachowego filmu przez kolegów i wpuszczenia go do sieci, z którego później pół szkoły albo cała szkoła się śmiała. W związku z tym kolejna ważna rzecz, nie wolno bagatelizować skutków przemocy w sieci. No i oczywiście z drugiej strony, ze strony sprawców, poczucie nierealności tego, że może zostać złapany, a o tym powie już mój kolega Radek, o tym powie, jakie sposoby mają osoby, które dokonują różnego rodzaju działań w sieci, jakie propozycje mogą składać. Kolejna rzecz, popatrzcie, co to znaczy zaplątanie w sieci. W sieci możemy oczywiście zebrać fajne informacje i napisać sobie fajną prezentację na język polski, na historię, na przygotować się do egzaminu, bo może część pytań się gdzieś tam w internecie pojawia, ale również pojawiają się takie problemy jak pornografia, pedofilia, sexting, przemoc rówieśnicza, a czasami jesteśmy zapraszani do, wbrew naszej woli, do obscenicznych rozmów na tematy, które łączą się z naszą intymnością, sferą, skądinąd przepiękną, sferą skądinąd dla nas właściwą, bardzo ważną w życiu, na każdym etapie życia, ale jesteśmy włączani w aktywność seksualną bez swojej woli, nie taką, jakbyśmy chcieli. Przykład, 10-11-letnie dziewczynki zostały zaplątane w rozmowy o treściach seksualnych przez dorosłych mężczyzn, którzy proponowali tym dziewczynkom, czy nakłaniali do tego, żeby dziewczynki początkowo przesyłały też swoje zdjęcia w różnych stylizacjach, ponieważ dziewczynki miały ochotę zostać modelkami. A wiadomo, że wiek 10-11 lat to jest taki fajny moment do tego, żeby tą karierę w modelingu rozpocząć. Dziewczynki były wyszukane w sieci. Mężczyzna, który był osobą dorosłą, podawał się za ich koleżankę. Ta koleżanka grała w gry z dziewczynkami. Dzięki temu dowiedziała się o dziewczynce dużo ważnych rzeczy. Na przykład takich, że dziewczynka chciałaby być modelką. W związku z tym dziewczynka zaproponowała, że teraz do rozmów włączy się jej tata, który pomaga modelkom. I od tego czasu mężczyzna prosił o przesyłanie zdjęć. Najpierw były to zdjęcia oczywiście ubrane, potem kolejnym krokiem były to zdjęcia w strojach kąpielowych, no bo przecież zbliża się lato. Potem były to takie zdjęcia, które pokazują jej piękne ciało, a potem miały to być zdjęcia bez ubrania i takie też były. Dziewczynka 11-letnia została uwikłana w rozmowy również o treściach seksualnych i miała również kontakty z takimi zachowaniami seksualnymi, które sprawca jej pokazywał przed kamerką internetową. Na dodatek te nagrania, te rozmowy odbywały się wtedy, kiedy byli obecni w domu rodzice. Dziewczynka była pod tak dużym wpływem, że po kilku miesiącach, mimo tego, że mężczyzna był bardzo wiele kilometrów od miejsca jej zamieszkania, wydawał jej polecenia, które ona bezkrytycznie wykonywała. Dzięki temu kręcił materiały o charakterze pornograficznym. Początkowo znajomość, przypominam, rozpoczęła się od tego, że dziewczynka chciała zostać modelką. Takich przykładów w naszych praktykach, w naszej pracy jest bardzo wiele. Idźmy dalej. Często mówimy też o innych zagrożeniach i o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale internet to są również inne zagrożenia. To jest na przykład nadużywanie internetu. Na stronach platformy Fundacji Dajemy Dzieciom Szansę macie Państwo 8-pytaniowy taki test, który bada, czy jesteśmy uzależnieni od internetu, czy możemy oczywiście z tych środków komunikacji intelektronicznej korzystać jeszcze. Warto sprawdzić, chociażby z ciekawości. 8 pytań zajmuje kilka minut, 2-3 minuty i wiemy, czy możemy bezpiecznie korzystać z sieci. Co jeszcze znajdziemy w internecie? To, co jest dla psychologów, dla rodziców, dla dorosłych też bardzo problematyczne i trudne, to są na przykład zachowania autodestrukcyjne, które w sieci pokazane są jako zachowania prawidłowe, jako zachowania atrakcyjne, bo rozwiązują jakiś problem. I w sieci oczywiście to pewnie wy wiecie lepiej niż my, że można znaleźć informacje, jak się włamać komuś do komputera, jak na przykład znaleźć się
w gronie członków jakiejś sekty, jak dopuścić się samookaleczeń, jak to zrobić, czym to zrobić, jak popełnić samobójstwo. I teraz zobaczcie, jak bardzo są to niebezpieczne treści dla ludzi, którzy są w trudnym położeniu, w trudnym kryzysie, ponieważ w internecie te strony, te treści są przedstawione jako wspaniałe rozwiązania. Wspaniałe rozwiązania. To jest zagrożenie bardzo duże. Przykład. Mamy strony ProAna, ProMia, które propagują zaburzenia psychiczne. Anoreksja, bulimia są to jedne z bardzo charakterystycznych zaburzeń psychicznych, które pojawiają się w okresie dorastania. Te strony pod pretekstem propagowania zdrowego stylu życia preferują tego rodzaju zaburzenia jako normę. Tak? Dlaczego to jest tak atrakcyjne w sieci? Badacze odkryli, że dzięki temu, że mamy poczucie wspólnoty, że doświadczamy tego, że inni są w podobnej sytuacji niż my, łatwiej nam w sieci zwierzać się ze swoich problemów. Mało tego, mamy poczucie, że nasze problemy nie są czymś nienormalnym, tak? Dlatego, że w okresie w ogóle dorastania my bardzo często chcemy mieć świadomość, że jesteśmy tacy jak inni, tak? Że nie odstajemy od grupy, że to, co się z nami dzieje, no to jest fajne, w porządku i nie jest patologią. Jeżeli ta sytuacja dotyczy większej liczby osób, no to nam się zdaje, że skoro inni tak piszą w sieci, no to pewnie patologią to nie jest, skoro inni też tak uważają. No właśnie. O czym mówią? Mamy test uzależnienia od internetu, tak jak powiedziałam, 8 pytań. O czym mówią badania? Badania mówią o tym, że na sali jak siedzi 100 osób, to 7 osób to są osoby uzależnione od gier komputerowych. 7 osób statystycznie to są osoby uzależnione od gier komputerowych. Dla rodziców, dla pedagogów polecam program, który też jest na stronach tej fundacji Internet bez przesady. Tam jest scenariusz całych spotkań z młodzieżą, propagujących właśnie sposób profilaktyki i radzenia sobie z ryzykiem uzależnienia się od gier komputerowych. Kolejne badania. Pierwsze badania polskiego internetu były robione dopiero od 2006-2008 roku i wykonywała je oczywiście Fundacja Dzieci Niczyje. Co z tych badań wynikało? Z tych badań wynikało, że praktycznie połowa osób korzystających, młodych osób między 12 a 17 lat z internetu otrzymała propozycję rozmów na tematy seksualne. Co jest bardzo niebezpieczne, 44% osób umówiło się na spotkanie z osobą obcą, mimo że ryzyko takiego spotkania w realu z osobą obcą istnieje duże, umówiło się na spotkanie właśnie z osobą poznaną przez internet. 68% osób otrzymało propozycję spotkania, 63% trafiło na materiały pornograficzne, ale tylko 23%, czyli co piąta osoba, powiedziała o tym, że zamierza pójść na spotkanie z osobą poznaną w internecie. I teraz, dlaczego to jest takie ważne, że ukrywamy ten fakt? Dlaczego to jest takie ważne, że nie myślimy o swoim bezpieczeństwie, że nawet najlepsza koleżanka, najlepszy kolega, rodzic czy osoba, do której mamy zaufanie, nie wie, że spotykamy się z osobą, której tak na dobrą sprawę nie znamy. Ukrywamy spotkania. Kogo szuka sprawca cyberprzemocy, jeżeli jest osobą obcą? Ano szuka pewnie osoby jakiejś atrakcyjnej, ale to oczywiście jest rzecz gustu. Pewnie szuka osoby młodej, być może nie. Pewnie szuka osoby, która jest zależna, podatna na sugestie, która potrzebuje miłości. Popatrzcie, że ta lista mogła być jeszcze 2 razy dłuższa. Praktycznie nie możemy stworzyć profilu, kogo szuka sprawca cyberprzemocy, bo w tym profilu mieszczą się wszystkie możliwe cechy. Nie ma profilu. Praktycznie każdy sprawca będzie szukał innej ofiary. Praktycznie każdy z nas może trafić na osobę, która ma złe intencje. No i też to w symboliczny sposób widziałam, że pokazaliście w swoich prezentacjach filmowych.
No właśnie. Co wiemy jeszcze? Najczęściej, jeżeli chodzi o badania młodzieży, te badania były przeprowadzone na bardzo dużej grupie, ponad 3100 osób, pokazują, że najczęściej młodzież doświadcza przemocy werbalnej, ośmieszających filmików, publikacji kompromitujących materiałów lub podszywania się pod jej tożsamość. Skupmy się na przemocy werbalnej, przemocy słownej. 47% badanych osób z 3000 powiedziało, że przynajmniej raz było obrzucone wyzwiskami w sieci. Co trzeci powiedział, że nie tylko raz, ale nawet zdarzyło się to aż 5 razy, ktoś w sieci zastosował tą agresję słowną wobec niej. 21% doświadczyło ośmieszania, poniżania, upokarzania, 16% szantażu w sieci. Czy szukały te osoby pomocy? Otóż nie. Najczęściej 40% osób zaatakowanych werbalnie w sieci szukało pomocy od swoich rówieśników. Szukało pomysłu, co z tym zrobić, od swoich rówieśników. I teraz zobaczcie, jak ważne jest to, że wy jesteście tutaj, bo może się tak zdarzyć, że dzisiaj, jutro, za miesiąc ktoś do was zgłosi się o pomoc, co z tym faktem zrobić. Ponieważ jesteście bardziej świadomi tych zagrożeń, wiecie więcej, jak się przed nimi bronić, możecie być lepszymi doradcami. Młodzież rzadko korzysta z pomocy osób dorosłych, rodziców, nauczycieli. Wy jesteście dla siebie bardzo często dużą grupą wsparcia, stąd fajnie, że przygotowujecie się na zagrożenia. Niechciane filmiki. Zwykle to są wycieczki szkolne. Zwykle to są wyjazdy, wycieczki szkolne, ale też czasami takim elementem ryzyka jest to, co dzieje się na przerwach, korzystanie z toalet. No i bardzo łatwo wejść do toalety, bardzo łatwo nagrać kompromitujące materiały i upublicznić te materiały telefonem komórkowym, wrzucić na YouTube'a, wrzucić do sieci i oczywiście zrobić krzywdę czy szkodę osobie, której te materiały dotyczą. Publikacja kompromitujących materiałów. Również zobaczcie, że praktycznie nie szukamy pomocy wtedy, kiedy jakiś filmik pokazujący nas w intymnej sytuacji, w złym świetle pojawia się w sieci. Rzadko. No i w końcu podszywanie się. 29% osób badanych znalazło się w tej sytuacji z 3000, że ktoś w sieci podawał się i komentował na przykład na czacie jakieś wydarzenia, jakieś filmy, jakieś zdjęcia, podpisując się imieniem i nazwiskiem tej osoby. I teraz zobaczcie, jak łatwo można kogoś skompromitować, podając się i dając komentarze takie, jakie tą osobę będą kompromitowały. Kolejna rzecz to cyberstalking. Co to w ogóle jest stalking? Do 2006 roku w ogóle w Polsce myśleliśmy, że stalking nas nie dotyczy. Stalking dotyczy innych krajów, ale nas w Polsce nie. Nie mieliśmy nawet takiego przestępstwa. Dzisiaj już mamy, na szczęście, bo przestępstwo to jest międzynarodowe i nie dotyczy wybranych krajów. Stalking, zacznijmy od tego, że jest to powtarzające się, uporczywe nękanie i naruszanie wolności osobistej osoby, której skutkiem jest lęk o własne już fizyczne bezpieczeństwo. I można to robić w realu, ale również pojawiła się odmiana stalkingu, cyberstalking. I teraz popatrzcie, co dzieje się w realu. W realu to zwykle jest chodzenie, wystawanie, rozmawianie, obdarowywanie niechcianymi prezentami. Natomiast co dzieje się w sieci? To jest rozpowszechnianie zdjęć osoby, informacji o niej, korzystanie z poczty elektronicznej tej osoby. To jest również przesyłanie na konto tej osoby e-maili. Pamiętam kiedyś taką sprawę, w której pani dostawała właśnie od swojego tak zwanego wielbiciela ponad 300 SMS-ów dziennie. Oczywiście na początku koleżanki tej pani była już osobą dorosłą. Koleżanki tej pani drwiły, śmiały się, że przecież no ta miłość zasługuje na uwagę, no bo który mężczyzna miałby na to czas i byłby tak zaangażowany, żeby dziennie przesyłać ponad 300 SMS-ów. To oczywiście były reakcje, które wcale tej pani nie pomagały.
Oczywiście ta pani miała poczucie bardzo głębokiego prześladowania, ponieważ po 300 SMS-ach zwykle rozładowywał jej się bardzo szybko telefon. Nikt inny nie mógł jej przysłać żadnej wiadomości. Nikt inny nie mógł się do niej też dodzwonić, ponieważ mężczyzna też nękał ją telefonami. Przychodził również w miejsce pracy, w którym ona myślała, że czuje się początkowo bezpieczna. Tak? W związku z tym jej poczucie bezpieczeństwa zmieniło się w poczucie chronicznego zagrożenia. Nie wiedziała, w jaki sposób dać informację tej osobie, żeby w końcu ten mężczyzna dał jej spokój, się odczepił. Nie było to takie proste. To jest również pisanie niechcianych wiadomości za pomocą komunikatorów, ale to jest również instalowanie na poczcie na przykład jakichś programów szpiegowskich, czy też niszczących dokumenty, czy rzeczy, które sami posiadacie na swoim komputerze, tak? Więc to jest tak zwany cyberstalking. Jakie są rozmiary cyberstalkingu? Znowu badania prawie 2000 osób pokazują, że 12% z prawie 2000 osób coś takiego doświadczyło. Znowu jesteśmy zdziwieni, czy to dużo, czy mało, ale zwykle, jeżeli do 2006 roku byliśmy przekonani, że nam to nie grozi, nas to nie występuje, no to jest to dość pokaźny wskaźnik tych osób, które doświadczały stalkingu. Najczęściej ofiarami stalkerów są kobiety. Stalkerami są mężczyźni. Najczęściej mężczyźni lub chłopcy. Najczęściej stalkerami stają się byli partnerzy lub były partnerki. Stąd wniosek, pamiętajmy, jak kończymy związki, jak się rozstajemy. Źle zakończony związek może być podłożem stalkingu, jeżeli ktoś ma słabą kontrolę nad własnym zachowaniem, tak? I kolejnych kłopotów. Mniej więcej fragmenty takich zachowań zobaczycie Państwo za chwilkę na filmie Na Zawsze. Co to jest sexting? Dla tych osób, które nie były na pierwszej konferencji, jest to przesyłanie wszystkich treści o charakterze erotycznym. Głównie są to nagie, półnagie zdjęcia i umieszczanie ich w sieci lub za pomocą telefonów komórkowych. I co o tym wiemy? 40% chłopców tak robi i 29% dziewcząt otrzymało takie zdjęcia, które kogoś przedstawiają nago. Po co? Nadawcami zwykle do chłopców są osoby znajome, natomiast dla dziewcząt nadawcami